Dzisiejszy film powstał z inspiracji, z zamiłowania, z miłości i niegasnącej pasji tej oto młodej damy. Nadajesz! No, no tak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Player One Ernesta Kleina w tłumaczeniu Dariusza Ćwiklaka. Tak, rozmawiaj. Tak, rozmawiamy, ponieważ niedawno, w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, miało miejsce premiera drugiej części Player Two. I znaczy właśnie drugiej części Player One, która się nazywa Player Two. No tak, no myślałam, że to logiczne. Moje skróty myślowe nie zawsze są trafne. Kontynuuj. Kontynuuj. I tak, i właśnie tak pomyśleliśmy, że byłoby miło wrócić do tej pierwszej części, mając nadzieję, że może ktoś gdzieś tam u góry gdzieś usłyszy i zdecyduje się, aby wydać tom drugi. Tak, bo dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że wydawnictwo Firia nie planuje wydać kontynuacji Player One, dlatego tak, zgodnie z wolą czytaczowej modlimy się, Panie Bożu Tucholski, znieś nam tom drugi. Tak, a tym bardziej trzeba podkreślić, że produkcja drugiego filmu na podstawie drugiego tomu jest już w toku, więc tutaj możliwość takiej większej promocji widać tutaj jest na horyzoncie, więc może tym bardziej kogoś to skusi i zachęci. Wiesz co, czuję się trochę jak akwizytor w tym momencie, stajemy i dlaczego warto wydać tę książkę? Już tłumaczę! Będzie film, bo jest fajnie, bo czytaczowa tak, prosi się uśmiechnie. Tak, ja się uśmiechał ładnie. No, no. Dobra, dobra. Bzdury na boczek. Tak. Robimy do przodu kroczek. Ready Player One. Możecie kojarzyć film Stevena Spielberga. I chciałbym tutaj jeszcze, zanim do książki przyjdziemy, wyrazić swoje niezadowolenie i niegasnący nigdy żal do czytaczowej w związku z tym, że byliśmy ongiś w Londynie, przechodząc sobie przez Leicester Square, gdzie zobaczyliśmy barierki. Zobaczyliśmy DeLoriana, niektórzy powiedzieliby DeLorina. I co się okazało? Odbywała się wówczas europejska premiera filmu Ready Player One. Mówię do czytaczowej wtedy ja. Słuchaj, tam jest DeLorian, będzie Spielberg! Chodź, pójdziemy sobie, kurczę, co nam szkodzi, mamy czas i tak nic nie mamy do roboty. Co rzekła czytaczowa? Nie znam żadnego aktora, po tak. Co? No nawet nie wiem, czy film będę oglądała, czy mi się spodoba. No tak naprawdę wtedy nic nie wiedzieliśmy, ani o filmie, ani o książce, kompletnie nic, więc po prostu jak premiera jakiegoś tam filmu Spielberga i co miało mnie w tym zachęcić, no. To, że nie było ludzi, że można sobie było stanąć i tak, byłoby no, fajnie. Tak, no bo to pewnie było milion godzin przed premierą, no to już nie, milion tylko ze trzy. No to jest długo, tym bardziej, że to było zimno, bo byliśmy zimą. Mówisz to człowiekowi, który stał 4 dni tak, na premierze Pottera. Tak, ale ja jestem innym człowiekiem, który nie stał 4 dni na premierze Pottera. Dobrze, to zadam tobie inne pytanie. Czy z perspektywy czasu żałujesz? Trochę żałuję, ale tak nie do końca. No wiesz co. No przykro mi, no. Jedynie żałuję zobaczenia, dotknięcia DeLorina. DeLorina, myślałem, że Spielberga. Ale po co mi dotykać Spielberga? Spielmana, nie, to nie wiem. To nazwisko. No. Tak, tak. Wyłączmy ten chaos, skupmy się na książce, bo nie od początku książka była tym, co ciebie urzekło. Ja w ogóle na początku czytałem Armadę tegoż autora, która tak średnio przypadła mi do gustu. Natomiast kiedy pojawiły się trailery, w których pojawił się utwór Take On Me oraz DeLorean, nagle eksplozja miłości, uczuć, ciepłych doznań z serca czytaczowej eksplodowała i w ogóle pokryła cały świat radością i życiem. Tak, ale w ogóle film bardzo propaguje lata 80. A ja przyznam szczerze, że lata 80. to jest coś, co ja tak chyba najbardziej lubię. Zwłaszcza muzykę. Więc to, wiesz, to było wszystko, co ja bardzo lubię, co mnie urzekło i co mnie porwało i co sprawiło, że obejrzałam film, który mnie zachęcił do przeczytania tejże książki. No i właśnie tejże książki, którą tutaj mamy przed wami, którą też ty chciałaś kupić, bo ja stwierdziłem, tak, że Kleina czytać nie chcę, ale potem przeczytałem, więc tak, też, no ale na początku był głos czytaczowej. Tak, czytaczowej, że ja muszę to przeczytać, bo jeśli film jest tak zarąbisty, to książka musi być równie zarąbista. Znaczy, no to jest takie, wiecie, marzenie, nie? Bo no, czasami jedno z drugim w ogóle nie ma nic wspólnego. I powiem szczerze, że tak naprawdę, no, niewiele elementów jest, które łączy książkę z filmem. To znaczy, łączony jest na pewno trzon, główna oś fabuły, tak, tak, ale drogi do tego wszystkiego są bardzo różne. Tak. No ale wprowadź w fabułę. No mamy, tak jak i w filmie, naszego bohatera Wade'a. Poznaj, że ktoś nie widział filmu. Wprowadź fabułę. Więc mamy naszego bohatera Wade'a Wattsa, któremu rodzice nadali takież imię, żeby brzmiało podobnie do Peter Parker, czyli tak jakby, żeby brzmiało jak imię film. Film, 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 książka. Dobrze, dobrze.
Zaraz, poczekaj, powstrzymaj emocje. Dobrze. Mamy świat przyszłości, w którym to ludzie w zasadzie nie odchodzą od gier wirtualnej rzeczywistości i tutaj Prym wiedzie Oasis, czyli wirtualna rzeczywistość, w której przepadają miliony osób na całym świecie, w której to toczy się niemalże życie dużo lepsze, dużo bardziej kolorowe, aniżeli na zniszczonym ziemskim padole. No i mamy tutaj Wade'a Wattsa, o którym wspomniała już czytaczowa, który to od lat stara się odnaleźć wskazówki, ponieważ założyciel Oasis pozostawił wskazówki i bramy, których rozwiązanie zagadek prowadzi do zdobycia złotego jaja, a zdobycie złotego jaja to jest gwarant nieskończonego bogactwa, władzy nad całym Oasis, czyli stanie się niemalże panem całego świata. No i Wade Watts jest takim bohaterem, który od lat stara się odkryć te tajemnice i zdobyć to złote jaja. Nie, czyli będziemy mieli tutaj wirtualny wyścig niemalże połączony z różnymi wyzwaniami, takie dość komputerowe to wszystko jest. Dziękuję. To teraz możesz kontynuować. Co ciebie najbardziej w ogóle w tej historii urzekło? Wirtualny świat. Ja lubię grać w gry i zawsze moim marzeniem było, żeby wejść do tego świata gry. Tak, mamy już ten VR, tak? To jest taka zacząstka. Cząstka tegoż właśnie świata, który tu jest wykreowany i już to jest poniekąd ekscytujący, aczkolwiek no, generuje duży ból głowy, może nie każdemu, ale przynajmniej u nas, więc to przejście do tego świata gry jest naprawdę takie, nie wiem, coś co mnie, nie wiem, brzydko mówiąc albo ładnie mówiąc, podnieca. Więc sam fakt, że właśnie ta cała akcja toczy się w wirtualnym świecie była czymś, co mnie bardzo zachęciło. A sam fakt jeszcze, że mamy tu pełno zagadek i wszystko toczy się wokół lat 80. to jest, nie wiem, taka dobra przynęta dla mnie po prostu. No tak, książka jest wypełniona wręcz easter eggami, które nawiązują do tamtych dzieł, gier, filmów, dzieł popkultury, tego wszystkiego. Zarówno film, tyle że film poszedł w trochę bardziej komercyjnym kierunku, książka w troszkę mniej. Dużo więcej akcji jest w filmie. Tak, ale jedno i drugie tak na dobrą sprawę, kiedy tak przyłożyć, ma swój sens, bo film idealnie oddał tę książkę. Czyniąc ją bardziej filmową, jednakże ducha zachował moim zdaniem po całości, co się rzadko zdarza. Z drugiej strony to, co warto podkreślić, to jest fajne, że tak, no jest mnóstwo dzieł polegających na tym, że ścigamy się o jakieś tam mityczne trofeum i warto je zdobyć, ale cała ta droga tutaj jest w taki właśnie sposób przedstawiony, że faktycznie ludzie w naszym wieku odnajdują w tym pełno radości z takiego życia, odnajdując nawiązania do różnych rzeczy, które lubiło się w młodości. Tak, bo jednak lata 90. zahaczały bardzo lata 80., które bardziej napływały na te lata 90., bo lata 90. są właściwie dla mnie nudne. Ja bym tak powiedziała. A dziwna jesteś. No nudne są, nie ma ani ciekawej muzyki, ani nic ciekawego tam Disco nie ma. Disco Polo! No muzyka właśnie, narodowa! Właśnie mówię, dziewczyno. Nie ma nic ciekawego, za to wypełnianie sobie lat 90. tymi latami 80. to w ogóle. Ale nie wiem, zgubiłam wątek, nie wiem o czym mam właściwie teraz mówić. Też no mówiliśmy właśnie o tym, jak to sentymentalnie na nas oddziałuje, że faktycznie kreacja bohaterów, współpraca między nimi to jest coś fajnego, zresztą film sobie też obejrzyjcie, nawet jeżeli widzieliście film Spielberga, to sięgnijcie po książkę, bo książka was zaskoczy, bo mimo że bardzo, bardzo taka sama, to zupełnie inna i to jest w tym fajne, dla mnie na pewno dużo lepsze od Armady, szczerze mówiąc, wciągające i zachęcające. Tak, i na pewno główny bohater jest taki bardziej pokazany z innej strony, bardziej, nie wiem, wydaje mi się w książce on bardziej inteligentny, bardziej przebiegły, bardziej taki cwany, ale nie w taki chamski, wiecie, irytujący sposób, bo taki właśnie normalny i taki aż intrygujący, że chcemy za nim podążać. Bo w filmie on w sumie, można powiedzieć, że troszkę się tak prześlizguje, nie? Tam z pomocą przyjaciół, tak wiecie, nie? W kupie siła i tak dalej, on tutaj... Ale jednak... to w książce się bardziej prześlizguje z pomocą przyjaciół, patrząc na niektóre zadania. Niektóre tak, ale jednak potem właściwie dzięki niemu... No nie mówimy tutaj, co się stanie. Nie mówię, ale mówię, że... No nie mówię, ale no książka kończy się tak, kończy się tak. Nie, no działa sam i tutaj jest duże pole do popisu dla niego, więc no można go tutaj trochę popodziwiać. Trochę. No trochę. Nie, no bardziej niż trochę. Mnie to urzekło sposób, w jaki on tam potem działał, co robił, w jaki sposób to robił. Było trochę śmiechu, trochę takiego właśnie troszkę podziwu. No. No tego trochę takie niezamierzenie, ale troszkę czujemy taki żal, że player tu miałby się w Polsce nie pojawić. No. Tym bardziej, że no, tak jak czytaczowa wspomniała, jak rasowy akwizytor. jak rasowy gadulec reklamowy
że będzie film, Hollywood, być może znowu Spielberg, więc może się sprzedawać, także no, jeżeli jest was tutaj oglądaczy, spora ilość, którzy chcielibyście, żeby Player to pojawił się w Polsce, piszcie komentarze, być może gdzieś tam zostanie to zauważone, albo zostanie gdzieś wykorzystane, może komuś gdzieś podeślemy, żeby postarać się przynajmniej spróbować zawalczyć o te książki. Jest tyle fajnych książek, które nie doczekały się w Polsce kontynuacji. Nie, to nie pozwólmy, żeby Player One był jedną z nich. Chociaż to też warto tutaj powiedzieć, żeby nie było tak cukierkowo i kolorowo, że Player One to jest książka zakończona, to jest historia zamknięta. Nie potrzebuje kontynuacji. Nie potrzebuje zupełnie kontynuacji i istnieje rzecz jasna ryzyko, że ta kontynuacja może nie być tym... Może być gorsza niż lepsza. Może być gorsza niż lepsza i w zasadzie może w tym momencie powinniśmy powiedzieć, że czasami warto nie wydawać kolejnych tomów, ale warto wydawać, bo niektórzy chcą je przeczytać, mimo wszystko. Tak? Strasznie egoistycznie zabrzmiało, ale no niestety no w tym momencie jesteśmy troszkę egoistami, bo nam bardzo zależy, bo chcemy bardzo poznać tę historię. I dostajemy sporo wiadomości od was na Instagramie, że też chcielibyście dowiedzieć się, czy ta książka będzie wydana i czy wiemy coś na ten temat, i te wiadomości z czasem się mnożą, tak? Także no liczymy na to, że może gdzieś tam coś. Czytacze pierwsi w kolejce będą do czytania, bo jak nie, to będziemy czytać po angielsku. O, i nie damy zarobić żadnemu polskiemu wydawcy, będziemy czytać po angielsku. Ja nie, bo mi ciężko idzie. Zdradzę ci spoilery, powiem super, ci jak się kończy. Możesz mi zawsze głośno czytać. Okej, okay. Po angielsku? No po polsku, o jak, już z tłumaczeniem, a co ty myślisz, że co? Rany boskie. A najpierw to możesz mi całą książkę przetłumaczyć, a wtedy sobie przeczytam. Mogą być błędy, spoko, wybacza. Okej. Okay. Weź wyjdź. Co ty opowiadasz? Tak, jeżeli zastanawiacie się Player One, polecamy. Polecam, fajna ja książka. Bardzo gorąco polecam, bo to jest naprawdę kawał świetnej książki. Jeśli zwłaszcza jeśli lubicie lata 80. i klimaty starych gier i starych tej popkultury, no. Dla starców naszego pokroju polecamy. Niekoniecznie, może ktoś być, nie wiem, urodzony po 2000 roku i również kochać lata 80. Nawet nasze dziecko lubi Michaela Jacksona, no. A Michael Jackson lubił dzieci ponoć. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło, cześć!